Wrocławska kultura dzieli się na dwie instytucje: Strefę Kultury Wrocław i Wrocławski Instytut Kultury. Ma to usprawnić zarządzanie i uporządkować działania kulturalne. Od teraz Strefa Kultury Wrocław zajmować się będzie sferą eventową, a Wrocławski Instytut Kultury projektami edukacyjnymi. Do tej pory Strefa Kultury Wrocław zajmowała się wszystkimi wydarzeniami kulturalnymi oferowanymi przez miasto. Żeby móc to usprawnić, ze Strefy Kultury od 1 lutego zostanie wyodrębniony Wrocławski Instytut Kultury, a kompetencje, którymi do tej pory zajmowała się jedna instytucja, zostaną podzielone na dwie. Mamy nadzieję, że ten podział spowoduje, że te zadania, którymi dotychczas zajmowała się jedna instytucja, no ale musiała dzielić swoją uwagę na dwie zupełnie różne działki, będą prowadzone z równą uwagą i z równym zaangażowaniem przez dwie różne instytucje, dzięki czemu będą one mogły się skupiać w różny sposób na tych różnych tematach, którymi właśnie wcześniej zajmowała się tylko SKW. Bardzo dobrze, że to się dzieje. Z punktu widzenia mieszkańców powinno to być po prostu lepiej i łatwiej niż dotychczas. Nowo powstały Wrocławski Instytut Kultury skupi się na działaniach związanych z projektami badawczymi i edukacyjnymi. Swoją siedzibę będzie mieć w Barbarze przy ulicy Świdnickiej. Dobrze znane mikrogranty, Wrocławski Program Wydawniczy, czyli program dla wydawców, którzy chcą wydawać niszowe książki o Wrocławiu. Będziemy też pracować na rzecz artystów i artystek, którzy chcą wyjechać lub u nas po prostu porezydować trochę we Wrocławiu. Będziemy też wspomagali sektor kultury w takiej międzynarodowej mobilności, no ale wszystko to po to, wszystkie projekty badawcze i kompetencyjne, żeby rzeczywiście oferta kulturalna dla mieszkańców była najwyższej jakości, stąd już w tym roku zaprosimy na dobrze znaną Europejską Noc Literatury, no i do naszych miejsc, czyli do Barbary w centrum miasta i na Ruską 46. Strefa Kultury Wrocław w nowej formule rozwijać będzie rozpoznawalne w całym kraju festiwalowe marki oraz działania skupione wokół impartu. Należy kojarzyć Strefę Kultury Wrocław w tej chwili z jazzem nad Odrą, festiwalem Dzieci Nada, festiwalem organowym letnim, festiwalem Dialog i tak dalej. Budynek impartu w tym roku będzie poddany remontowi, dlatego ta scena przez ten rok będzie, jeżeli będzie czynna w ogóle, to raczej dopiero w końcówce roku. Mamy nadzieję, że ten remont drobny, ale dosyć drogi, 3,5 miliona złotych, dostosowujący ten obiekt do potrzeb pożarowych, spowoduje to, że ta instytucja będzie mogła jeszcze prężniej realizować właśnie te działania impresaryjne. Bardzo się cieszę z okazji rynkowej, która pojawiła się na początku stycznia, ponieważ dowiedzieliśmy się, że pani Olga Nowakowska postanowiła rozstać się z Teatrem Pantomimy, a więc instytucją marszałka województwa dolnośląskiego, więc skorzystaliśmy z tej okazji, proponując jej stanowisko dyrektorki Strefy Kultury Wrocław. Olga Nowakowska jest osobą niezwykle kompetentną i znaną we Wrocławiu jako organizatorka między innymi festiwalu Dialog. Właśnie dzisiaj ruszyła kampania komunikacyjna na naszych wszystkich kanałach, żeby opowiedzieć właśnie mieszkańcom w bardzo prosty sposób i sektorowi kultury, gdzie, jakiego programu powinni szukać swojego ulubionego wydarzenia. Ale w skrócie powiem tak, Strefa Kultury to wszystko to, co jest związane z eventami, czyli z dobrymi koncertami, z dobrymi spektaklami. Wszystko to, co w przestrzeni miejskiej do tej pory robiła Strefa Kultury, czy na Stadionie Miejskim, a Wrocławski Instytut Kultury to programy kompetencyjne, społeczne, nie wiem, chociażby mapy czy mikrogranty. To takie blisko mieszkańców i współorganizowane z nimi projekty to Wrocławski Instytut Kultury. Podział instytucji na kulturalnej mapie Wrocławia dla mieszkańców zasadniczo nie zmienia nic. Wszystkie wydarzenia i eventy, które były organizowane do tej pory, będą kontynuowane przez Strefę Kultury Wrocław lub Wrocławski Instytut Kultury. Obie instytucje rozpoczną działalność od 1 lutego. Echo 24, Oliwia Stasiak.